W tym momencie otwieram 19. sesję Rady Gminy Biała Podlaska, sesja wyjazdowa w Styrzyńcu. Obecnych jest 12 radnych. Otwarcie sesji przedstawię proponowane, przywitam może gości pierwsze. Witam serdecznie koleżanki i kolegów sołtysów. Dawnośmy się nie widzieli. Witam serdecznie wójta. Urzędu. Witam koleżanki, kolegów radnych. Witam naszych gości dzisiejszych. Panią Sanepidu, Patrycję Leszcz. Witam serdecznie kierownika KRUS, pana Marka Uścińskiego. I witam panią Dorotę Wojcieszczuk, pracownika KRUS. Witam media przybyły na dzisiejszą sesję i przedstawię proponowany porządek posiedzenia. Otwarcie sesji, prawomocność obrad, 12 radnych możemy podejmować uchwały, ustalenie porządku obrad, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji, informacja z działalności wójta w okresie między sesjami, informacja z działalności przewodniczącego Rady Gminy między sesjami, informacja o sposobie załatwiania interpelacji radnych, informacja o stanie oświaty gminy Biała Podlaska, informacja o skutkach klęsk żywiołowych, informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Biała Podlaska na rok szkolny 2020-2021, przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sosnówka, wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w Janówce, wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w Sforach, wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w Sitniku, wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w Borońcu, zmiany budżetowe, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, udzielenie pomocy finansowej powiatowi bielskiemu, interpelacje, zapytanie radnych, wolne wnioski, informacje, zamknięcie obrad. Ustalenie porządku obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad są jeszcze jakieś wnioski? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zwracam się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych informacji. Informacji sanepidu o sytuacji epidemiologicznej w mieście i w naszym powiecie. Związane to jest oczywiście z COVID-19 oraz drugiej informacji KRUS o bezpieczeństwie w rolnictwie połączoną z konkursem i nagrodami. To mówię do pani i panów sołtysów. Nagrody tutaj. Siekiera też. Proszę bardzo. Panie wójcie, pani przewodnicząca, panie przewodniczący, drodzy goście, sołtysi radni. Chciałbym prosić o wprowadzenie do punktu obrad jednego elementu. W związku z tym, że dzisiaj 18 września, wczoraj w 17 byśmy minutą ciszy uczcili wszystkich poległych podczas napaści sowieckiej w 1939 roku. Miał już 81 lat, także prosiłbym o wprowadzenie tego punktu. Tak. Kto jest koleżanek kolegów za przyjęciem tych dodatkowych punktów, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, jednogłośnie. Kto jest koleżanek i kolegów radnych za przyjęciem przedstawionego programu dzisiejszej sesji łącznie z dwoma punktami. Proszę podnieść ręki. Trzeba punktami, tak. Pierwsze może przedstawimy teraz ten punkt, który kolega zgłosił, czyli proszę wszystkich o powstanie, uczcimy pani Dziąci. Dziękuję. Teraz przechodzimy do punktu 4. Informacja o sytuacji związanej z epidemią SARS-CoV-2. Pracownik Patrycja Leszcz, poproszę. Witam państwa bardzo serdecznie.
Nie na stojąco. Dziękuję bardzo. Tak może będzie łatwiej. Tutaj niestety pan inspektor sanitarny, pan Marcin Nowik, nie mógł pojawić się osobiście. Zatrzymały go obowiązki służbowe. Jednak tutaj ja jestem, zastępuję jako kierownik działu epidemiologii. Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat sytuacji dotyczącej koronawirusa. Jak to się wygląda w naszym powiecie i w mieście Biała Podlaska? Może kilka takich słów wstępu. Koronawirus jest to choroba wysoce zakaźna, tak? Objawy, które towarzyszą tej chorobie, to między innymi gorączka, duszność, kaszel. Mniej takie istotne objawy, które występują rzadziej, to bóle mięśni, stawów, utrata węchu i smaku. Jeżeli chodzi o to, jak zabezpieczyć się przed tym wirusem, no to oczywiście w miejscach publicznych jest wskazane noszenie maseczki, zakrywanie ust i nosa, częste mycie i dezynfekowanie rąk. Jeżeli chodzi tutaj o sytuację w naszym województwie, na dzień dzisiejszy jest 1925 zachorowań, niestety 31 zgonów. Jeżeli chodzi o nasze miasto Biała Podlaska i powiat, od początku epidemii wystąpiło u nas 365 zachorowań. Na dzień dzisiejszy mamy 12 aktywnych przypadków. W powiecie bialskim wystąpiło 7 przypadków dodatnich, w mieście Biała Podlaska 5. Do tej pory osób, które wyzdrowiały, jest 350. Jeżeli chodzi tutaj o informacje dotyczące ustawy i nowych rozporządzeń, wygląda to w ten sposób. Kwarantanna, która dotyczy osób mających kontakt z osobą dodatnią, wynosiła 14 dni, w tym momencie to się zmieniło, jest to 10 dni. Jeżeli chodzi o izolację domową u osób, u których wystąpił dodatni, które uzyskały dodatni wynik w kierunku SARS-CoV-2, izolacja taka domowa u osób bezobjawowych wynosi 10 dni. Jeżeli są osoby objawowe, jest to minimum 13 dni, z czego ostatnie 3 dni muszą być bezobjawowe. Jeżeli chodzi tutaj o izolację domową i opiekę nad osobą chorą, od września daną osobą zajmuje się lekarz rodzinny bądź lekarz zakaźnik i sprawuje pieczę nad daną osobą. My jako inspekcja sanitarna przeprowadzamy dochodzenie epidemiologiczne z osobą dodatnią, spisujemy kontakty, które dana osoba miała w momencie tutaj narażenia, czyli 14 dni, jeżeli chodzi o osoby bezobjawowe, 7 dni, jeżeli osoby były objawowe. I do nas należy czynności takie jak nałożenie kwarantanny na osoby z kontaktu. Jeżeli chodzi o kwarantannę, tutaj wydajemy decyzję na 10 dni, jeżeli to są osoby, które nie mieszkają wspólnie z osobą dodatnią. Jeżeli osoby mieszkające z osobą, która uzyskała wynik dodatni, w tym momencie ta kwarantanna ulega wydłużeniu. Tutaj dokładnie daty nie możemy określić, bo w zależności od decyzji lekarza POZ naliczamy odpowiednio kwarantanny. Jeżeli państwo zauważycie u siebie jakieś objawy lub u osoby ze swojego jakiegoś bliskiego otoczenia, prosimy o pozostanie w domu, skontaktowanie się z lekarzem POZ. I tak obserwowanie siebie, tak, żeby to narażenie i możliwość zakażenia na inną osobę tak jakby dusić w zarodku, tak, żeby to się nie rozprzestrzeniało, żeby ta sytuacja epidemiologiczna była tak jak na dzień dzisiejszy. Tych osób było mało, bo w porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej, 12 aktywnych przypadków, to jest naprawdę niewielki odsetek. Jeżeli państwo mają jakieś pytania czy wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt tutaj z naszą powiatową stacją w Białej Podlaskiej. Będziemy rozwijać wątpliwości i odpowiadać na państwa pytania. Także bardzo dziękuję tutaj za zaproszenie od pana wójta i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Czy jakieś pytania do pani? Proszę bardzo.
Czy w takiej sytuacji, kiedy ktoś ma wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, tak, może sobie wykonać test, gdzie, za ile, no i jakie szanse na bezpłatne wykonanie tego testu, czy tylko na zlecenie sanepidu, czy z własnej inicjatywy też? To znaczy tak, w tym momencie tutaj lekarz POZ, czyli lekarz rodzinny zleca, jeżeli u osoby wystąpiły objawy, lekarz ma podejrzenie, że może to być SARS-CoV-2, lekarz zleca taki wymaz danej osobie. Jeżeli ktoś ma potrzebę zrobienia takiego testu prywatnie, ale od razu uprzedzam, że to nie jest tani test, około 500 zł, może wykonać taki test w Lublinie. To jest przy arenie. Tam jest taki punkt wymazowy i tam można to zrobić. Dziękuję bardzo Pani. Jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Ja takie mam pytanie, bo ja się nie znam na epidemiologii, ale znam się troszkę na liczbach i dla porównania od początku pandemii zmarło około 2000 osób w Polsce, tak? Czyli co daje nam, tak przeliczając, około 10 osób dziennie, tak? Dane z GUS-u mówią nam, że w 2019 roku w Polsce zmarło 420 tysięcy osób, z czego na choroby układu krążenia i nowotworowe zmarło 70% tych ludzi, czyli to jest około 290 tysięcy. Przeliczając to na liczbę dni, to jest około 800 ludzi dziennie umiera na inne choroby. Od 23 sierpnia do 31 sierpnia na stronie Ministerstwa Zdrowia na grypę, zwykłą grypę, zachorowało 25 tysięcy ludzi. Więc moim zdaniem epidemii żadnej nie ma. To jest tylko takie narzędzie rządzących do traktowania nas, można powiedzieć, jak zwierzątka. Tak? Czy założymy, czy nie założymy i jak będziemy się zachowywać. Więc moim zdaniem epidemii nie ma. Jeżeli ktoś ma chęć nosić maseczkę, niech nosi, oczywiście to jest jego prawo, ale nie nakazujcie nosić maseczek ludziom, którzy nie chcą tego robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No tutaj jest rozporządzenie, które o tym mówi, ale to już nie ja jestem ustawodawcą, nie ja wymyślałam przepisy, ale jeżeli coś takiego jest, to proszę, nie wiem, pytanie ewentualnie kierować do ustawodawcy. Dziękuję bardzo. Znaczy trzeba dodać, że niekonstytucyjne zarządzenie, gdyż nie ma stanu wyjątkowego. Dziękuję. Dobra. Dziękuję Pani bardzo. Przystępujemy do punktu 5. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie kierowym. Poproszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie na tym spotkaniu. Chciałbym na wstępie podziękować Panu Wójtowi za zaproszenie i umożliwienie nam wystąpienia w dniu dzisiejszym i przedstawienia Państwu w dużym skrócie ważnych informacji dotyczących bezpiecznej pracy w rolnictwie. Cieszę się, że Pan Wójt tak dobrze współpracuje tutaj z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i wyraża troskę i zainteresowanie o zdrowie mieszkańców, którymi zarządza. Rozpocznę, proszę Państwa, od krótkiej prezentacji, bardzo krótkiej, na temat KRUS-u, żeby Państwu przypomnieć, bo Państwo zapewne wiecie, ale nie zaszkodzi przypomnieć. Otóż Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest instytucją państwową, która powstała w 1991 roku. Nasza placówka powstała 2 lata później, bo to była organizacja, w związku z tym mały pośpiech nastąpił. Zajmuje się takimi 4 głównymi zagadnieniami. Ubezpieczeniem, wypłatą świadczeń, profilaktyką, rehabilitacją rolników i orzecznictwem. Generalnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest skierowana do rolników, ich małżonków, domowników i teraz ostatnio został wprowadzony nowy element, czyli pomocnicy rolnika. I bardzo krótko powiem, odnośnie ubezpieczeń. Są to ubezpieczenia, Szanowni Państwo, społeczne, czyli tutaj chodzi o ubezpieczenia emerytalne i ubezpieczenia rentowe. Są to ubezpieczenia takie, gdzie każdy płaci składkę. Składka jest płacona kwartalnie. Jest
składka podstawowa wynosi 10% najniższego świadczenia, czyli najniższej emerytury. Te 10%, Szanowni Państwo, to jest 97 zł. Ponieważ emerytura wynosi 972 zł i 40 groszy, tyle jest netto, więc najniższa to jest 10%. I składka jest płacona kwartalnie, czyli pomnożone przez 3 to daje 291 zł. Plus jeszcze dochodzi do tego ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Tutaj jest stawka 42 zł miesięcznie, czyli razy 3 to jest 126 zł i w sumie to jest taka składka, która jest płacona kwartalnie. Teraz jak się to ma w stosunku na przykład do ubezpieczeń ZUS-owskich? Otóż, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ubezpieczenie ZUS-owskie, to składka na ubezpieczenia ZUS-owskie miesięcznie wynosi 1349 zł. U nas wynosi 139, czyli to jest dziesięciokrotnie niższa składka w KRUS-ie niż w ZUS-ie. Widzicie Państwo, jakie są z tego tytułu korzyści. Następnym elementem są świadczenia, czyli to, co rolnicy otrzymują, w zamian za opłacanie składki. A więc mogą to być świadczenia, z tytułu na przykład niezdolności do pracy. Jeżeli rolnik jest niezdolny do pracy i ta niezdolność trwa co najmniej 30 dni, za każdy dzień otrzymuje 10 zł zasiłku chorobowego. Teraz w związku z tym, co było dzisiaj mówione, a więc z epidemią koronawirusa, dla wszystkich tych, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 8, z uwagi na to, że zostało zamknięte przedszkole lub placówka opiekuńcza dla małych dzieci, też są wypłacane są zasiłki i to jest 32,41 zł za każdy dzień sprawowania opieki nad takim dzieckiem. Teraz jest jeszcze zasiłek, który każdy otrzymuje, jeżeli zostanie skierowany do kwarantanny, o którym tutaj Pani mówiła. I ten zasiłek jest w wysokości 1300 zł, czyli połowa najniższego wynagrodzenia. I takie pieniądze należą się każdemu, kto podlega kwarantannie, niezależnie od czasu trwania tej kwarantanny. A więc może być w kwarantannie jeden dzień i dostanie 1300 zł, a może być 5 dni i też dostanie 1300 zł. Jest jeszcze, proszę Państwa, tak zwany zasiłek macierzyński. Co to jest ten zasiłek macierzyński? Otóż jest to świadczenie dla kobiet ubezpieczonych w KRUS-ie, które urodzą dziecko. I ten zasiłek wynosi 1000 zł miesięcznie przez cały rok. Czyli wychodzi to, proszę Państwa, 12 tysięcy złotych. Jakie jeszcze korzyści mają osoby ubezpieczone? Oczywiście emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy w rolnictwie po spełnieniu wymagań, czy oczywiście tym wymaganiem podstawowym przy emeryturze jest określony wiek. Dzisiaj ten wiek dla mężczyzn jest 65 lat, dla kobiety 60 i okres ubezpieczenia 25 lat. Jeżeli ktoś te warunki spełnia, proszę Państwa, to może przejść na emeryturę. Natomiast jeżeli chodzi o świadczenie rentowe, a więc wymóg jest taki, że też oczywiście musi być osoba ubezpieczona, pozostawać co najmniej przez 3 lata w ubezpieczeniu, no i to oczywiście być niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym. Taką niezdolność ustalają nasi lekarze, życzoznawcy, którzy przyjmują u nas w Białej Podlaskiej, w placówce terenowej KRUS, która mieści się na ulicy Sadowej. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą dokładnie gdzie. Jeżeli już jestem przy placówce, to tak na marginesie powiem, że w związku z koronawirusem
zmieniły się troszkę zasady przyjmowania interesantów u nas. A więc przyjmujemy w taki sposób, w godzinach, tak jak było, od 7.15 do 15.15, we wtorek jest to godzina dłużej, do 16.15 i przyjmujemy tak, że przy każdym z okienek znajduje się tylko jedna osoba. Reszta czeka niestety na zewnątrz. Mam nadzieję, że sytuacja się zmieni, że jeżeli będzie okres zimowy, to po prostu być może, że ten problem inaczej zostanie rozwiązany. Ale to jest podyktowane względami bezpieczeństwa zarówno wszystkich interesantów, jak i pracowników. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś chciałby, Szanowni Państwo, załatwić sprawę, nie przychodząc do KRUS-u, też ma taką możliwość. Może wysłać przesyłkę pocztową, może zwrócić się do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ewentualnie, jeżeli jest to sprawa taka, która nie wymaga przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, to może też załatwić sprawę telefonicznie. Następnym działem, którym się zajmujemy, to jest profilaktyka, czyli to, co dzisiaj tutaj u Państwa robimy, czyli zabezpieczanie, informowanie rolników o wszystkich zagrożeniach, które płyną z pracy w rolnictwie. Wiadomo, że dzisiaj jest dużo maszyn, dużo różnych skomplikowanych urządzeń i to rodzi za sobą różnego rodzaju zagrożenia i niebezpieczeństwa. I naszą rolą jest to, żeby tych zagrożeń było jak najmniej, żeby tych zagrożeń unikać. I dlatego jesteśmy tutaj u Państwa po to, żeby przypominać, żeby szkolić Państwa i organizować konkursy, zachęcając Państwa do tego, żeby Szanowni Państwo, tych wypadków w rolnictwie nie było. Powiem Państwu taką ciekawostkę, że wiosną tego roku był organizowany konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej. I właśnie teraz z Białej Podlaskiej, prawda? Z Łukowców, z Białej Podlaskiej dziewczynka została wyróżniona na szczeblu ogólnopolskim, dostała nagrodę, plecak, tablet i jeszcze tam parę takich ciekawych rzeczy. To naprawdę wielki sukces dla nas, dla regionu, dla nas na pewno dla gminy, a także dla placówki KRUS, że po prostu ma u siebie takie talenty. I życzę Państwu tego, żebyście dalej takie pasje wśród swoich dzieci rozwijały. Rehabilitacja, Szanowni Państwo. Cóż to jest rehabilitacja? Więc rehabilitacja jest skierowana do tych osób, które albo uległy jakiemuś wypadkowi i lekarz stwierdził, że ta osoba rokuje poprawę, nadzieję na poprawę zdrowia, ewentualnie jeżeli ktoś z rolników został dotknięty chorobą zawodową i również jest szansa na to, że to zdrowie zostanie mu przywrócone. I KRUS posiada cały szereg ośrodków rehabilitacyjnych, sanatoriów na terenie kraju, że tu mamy ulotki, także Państwu, jeżeli będziecie zainteresowani, możemy zostawić, w których rolnicy mogą bezpłatnie skorzystać z takiej pomocy rehabilitacyjnej. Wystarczy tylko zgłaszać się do nas do placówki terenowej KRUS osobiście lub za pomocą telefonu do Pani Doroty Wojcieszuk, która te sprawy prowadzi. I wreszcie orzecznictwo. Orzecznictwo jest to taki dział w naszej działalności, która zajmuje się oceną stanu zdrowia rolników. Ta ocena jest na różne potrzeby. Tak jak mówię, na potrzeby uzyskania renty lub ewentualnie przedłużonego zasiłku chorobowego. Jeżeli rolnik choruje przez pół roku i w dalszym ciągu jego stan zdrowia się nie poprawił, nie został mu przywrócony stan zdrowia sprzed wypadku, sprzed zdarzenia, sprzed choroby, to wówczas może ubiegać się o tak zwany przedłużony zasiłek chorobowy, złożyć odpowiedni wniosek i wówczas ten wniosek będzie rozpatrzony i lekarz tutaj nasz, rzeczoznawca, stwierdzi, czy uzna, zbada tego rolnika i stwierdzi, określi, czy taki rolnik kwalifikuje się do tego, żeby jeszcze przez kolejny rok takiemu rolnikowi taki zasiłek wypłacać chorobowy. Nie wiem, co jeszcze Państwu tutaj powiedzieć. Aha, jeszcze na temat konkursu powiem, który będzie przeprowadzony. Zrobimy to tak, żeby Państwu jak najmniej czasu zająć, ale żeby konkurs przeprowadzić i nagrody Państwu zostawić. Propozycja jest następująca, że tutaj moja koleżanka rozda Państwu takie dwie ankiety tym, którzy zechcą wziąć udział. Rozdała już, tak? No to dobrze, rozdała. Te ankiety polegają.
polegają na tym, Szanowni Państwo, że jest pytanie, jest propozycja kilku odpowiedzi i należy wybrać tę właściwą, zakreślić, zaznaczyć, prawda? Jeżeli ktoś tam się pomyli, to może zaznaczyć drugą, podpisać się, że skreślił, że przekreślił. I potem my to sprawdzimy, w trakcie jeszcze będzie film, króciutki film, tak? Będzie, Panie Wójcie, film, czy nie? Już nie mamy czasu. Może nie. Nie, nie, dobra, to nie tak, to nie. W zasadzie już wszystko powiedziałem, także myślę, że ten film... Kto rozwiąże testy, Szanowni Państwo, to tutaj prosimy przynosić do nas, my będziemy sprawdzać i jak będziemy gotowi, to Panu Wójtowi i Panu Przewodniczącemu damy znać. I wtedy byśmy na krótko zakończyli nasz ten konkurs, Państwo by otrzymali nagrody i my po prostu zostawimy Państwo, Państwo będzie się dalej mogły obradować. Dziękuję raz jeszcze bardzo za poświęcony czas. Do życia wszystkim dobrych wyników w konkursie. Dziękuję bardzo. Pani kierownik będzie tam w międzyczasie zbierała, ktoś wypełnił. Jeszcze informacja do sołtysów. Kto nie podpisał, wpisał się na listę obecności, się spóźnił, to proszę pojedynczo podchodzić i się wpisywać, bo nie dostaniecie diety. Przystępujemy do punktu 5. Informacja z działalności wójta między sesjami. Proszę bardzo. Wysoka Rado, Panie i Panowie, to jest stały punkt w obradach Rady Gminy, sprawozdanie wójta między sesjami. Ostatnia sesja odbyła się 31 lipca 2020 roku. Niedługo. My z sołtysami mieliśmy dłuższą przerwę, wiadomo z jakiej przyczyny. W naszej gminie jest mała sala konferencyjna, a trzeba zachować względy bezpieczeństwa. Dlatego sesje wyjazdowe z udziałem sołtysów organizujemy w poszczególnych miejscowościach. Tam, gdzie są świetlice duże. Powiem tylko tyle, że to ma też dodatkowy wydźwięk. Poznajemy swoją gminę, poznajemy miejscowości. Jeżeli Państwo pozwolą, to ja może na siedząco, bo mam troszeczkę tutaj materiałów. Jak chcecie Państwo posłuchać, to posłuchajcie. W omawianym okresie przy zachowaniu środków bezpieczeństwa praca urzędu przebiegała normalnie. Jedynym ograniczeniem jest wchodzenie do urzędu pojedynczo do sali obsługi, i tam proszeni są urzędnicy do załatwiania spraw, z jakimi przychodzą mieszkańcy. Schodzą po prostu ze swoich pokoi i na miejscu załatwiają sprawy. Ograniczenia wprowadziliśmy ze względu na dużą ilość osób odwiedzających gminę. Zbiegły się bowiem sprawy strat w uprawach z powodu powodzi. 504 osoby, albo mówiąc 504 wnioski. Akcyzy na paliwo 710 osób. Stypendia szkolne 112 osób dla 219 dzieci. 300 plus dobry start, do chwili obecnej 1330 wniosków. Czas na składanie jeszcze trochę jest. Nowy okres zasiłkowy w GOPS-ie. Jakbyśmy wszystkich wprowadzili w jednakowym czasie, byłby paraliż gminy. Dlatego też stąd są te ograniczenia. A musimy mieć z tyłu głowy ten koronawirus. Stanowi on poważne zagrożenie, z którym zmaga się cały świat. Jeżeli ktoś nie wierzy w koronawirusa, to jego sprawa. Gmina nie może lekceważyć. Gmina ma rozporządzenia ministra zdrowia, uchwały rządu. Każdego tygodnia są nowe nakazy, zakazy, ograniczenia. Gmina musi respektować. Całe szczęście, że zagrożenia nie wpłynęły na inwestycje. Wszystkie odbywają się zgodnie z przyjętym, zaplanowanym harmonogramem roku. O inwestycjach za chwilę, ale pragnę z przyjemnością poinformować szczególnie panie i panów sołtysów, bo dawno nie słyszeliście o gminie z moich ust.
Więc dzisiaj do was będę mówił przede wszystkim, bo panowie radni, panie i panowie radni znają na pamięć te wszystkie zagadnienia, wszystkie problemy w gminie. Oni znają, wy niekoniecznie. Więc posłuchajcie mojej informacji. Nie mogliśmy się bezpośrednio spotykać, ale kto chciał, to się spotykał przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. Tak jak pan dyrektor Kruso mówił, i telefonicznie, i na wideo, i bezpośrednio. Całkiem nie zamknęliśmy gminy. W sierpniu na przykład pani Agnieszka Borodyju, czyli pani dyrektor GOK-u, zorganizowała imprezy kulturalne. Nie możemy robić tych imprez masowo, co najmniej do 150 osób tylko, więcej nie możemy. Zorganizowała kino letnie na Leżakach. Było powodzenie, między innymi tutaj w parku w Styżyńcu. W Sowacinku Starym koncert Janusza Maleńczuka, gdzie śpiewał piosenki Zenka Martyniuka. Też było wielkie wydarzenie. Rajdy rowerowe i robi to nasza kultura, robi też OSP Słowacinek Stary. Chcemy, nie możemy się całkowicie zamykać. W tym roku muszę tu poinformować państwa, że podjąłem decyzję o nieorganizowaniu dożynek gminnych. A to już była tradycja. Były piękne imprezy, dożynki gminne. W tym roku żeśmy odwołali wszystkie większe zgromadzenia. Spotkamy się na takich uroczystościach, jak będą lepsze czasy. Nasza pani kierownik Marlena Makaruk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, codziennie rozmawia z sanepidem i każdego dnia te wszystkie zakażenia, kwarantanny się zmieniają. To jest zmienna. Powiem ogólnie, że osób w izolacji mieliśmy od 4, a w niektórych dniach do 20 osób w izolacji, a w kwarantannie już ponad 150 osób w naszej gminie. Ze względów wiadomych, nie mogę mówić o szczegółach, żeby nie było wywoływać paniki, wiecie o tym. Mimo wszystko odbywamy cykliczne spotkania ze starostą miarskim. Tutaj są sprawy wspólnych inwestycji, powiat, gmina. Wizytowałem też budowę szkoły w Grabanowie, remont dworku w Wielczynie, zapoznając się z postępem prac, objazdy dróg, gdzie drogi od podstaw budujemy, gdzie wysypujemy kruszywem. No i oczywiście rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Na dzień dzisiejszy wszystkie szkoły pracują stacjonarnie. Wszystkie dzieciaczki chodzą do szkoły, ale cały czas drżymy. Cały czas. Ostatnio w ekonomiku na Piłsudskiego jest zachorowanie uczennicy. I co się dzieje? Cała klasa na kwarantannę. 22 nauczycieli na kwarantannę. A ci nauczyciele nie tylko w ekonomiku pracują, ale w innych szkołach. I na przykład w naszych także. Jedna pani jest na kwarantannie. Także cały czas myślimy szkoły i co dalej. Będziemy mówili dzisiaj bardzo dużo o oświacie. Szczególnie przy sołtysach chcę mówić dużo o oświacie, bo to jest największa pozycja w budżecie gminy wydatkowa. O oświacie powiemy także w takiej przystępnej informacji, którą przygotowała pani Grażyna Majewska, odpowiadająca za szkołę, przebieg nauczania u nas w gminie. Tak jak powiedziałem, odbyliśmy kilka spotkań z dyrektorami szkół. Szkoły w okresie zagrożenia, sytuacja nadzwyczajna. Jest tak czasami, że my wprowadzamy obostrzenia,
ale sami rodzice nie przestrzegają tych obostrzeń. Bo nie każemy wchodzić z zewnątrz do szkoły, a niektórzy muszą wejść z dzieckiem do szkoły. Muszą i to bez maseczki. A my musimy dbać. Bo powiem Państwu, że koniec roku szkolnego, gdzie było zdalne nauczanie, to dzieci miały dosyć tego zdalnego nauczania. Do mnie takie maruchy wydawałoby się, ale dzwonili i mówią, kiedy my pójdziemy do szkoły? Bo nie mają dość tego zdalnego nauczania. Tak jak powiedziałem, wszyscy na razie się uczą. W międzyczasie, w tym omawianym okresie, pracowały też komisje Rady Gminy. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury zajmowała się problemami natury gospodarczej, budżetu i finansów. Komisja rewizyjna podjęła się zbadania gospodarki odpadami w naszej gminie. Ale też ostatnio była taka ładna inicjatywa strażaków z OSP Słowacinek Stary z panią radną Moniką Oskwarek, gdzie zorganizowano pokaz pod tytułem Uczmy się ratować. Zaproszono tak zwanego gimbusa do krwi i krew dla potrzebujących. Zaproszono wszystkie służby mundurowe i przy okazji oddawanie krwi dla potrzebujących. Nie wiem, czy powiem dobrze, ale chyba w tym czasie, w tym ciągu jednego dnia oddano 7 litrów krwi. W starostwie odbyło się też spotkanie dotyczące ASF. Liczono na przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa z Warszawy. Nie było nikogo. Głównym był lekarz powiatowy. A temat zasadniczy z tym ASF-em było jedno postawione krótkie pytanie. Kiedy wróci możliwość hodowli świń takich w tych małych gospodarstwach do 10 sztuk w gospodarstwach naszych rolnych? Odpowiedź była jedna. Nie ma takich możliwości. Więc pan wójt z Konstantynowa zadał pytanie. W naszym powiecie nie można, a już w powiecie mazowieckim można. Przykład. Gnojno należy do powiatu bielskiego. Bursuki tuż za Miedzą należą do powiatu mazowieckiego. W Bursukach można, powiat mazowiecki. W Gnojnie nie można. I co? Spotkanie zakończyło się. Spotkali się, pogadali, poszli, bez rozstrzygnięć. W międzyczasie miałem spotkania z wojskiem. Otóż wojsko chce ćwiczyć na naszym terenie. 3 formacje na terenie gminy chce ćwiczyć. Odbyliśmy rekonesans z wojskowymi. To są brygady Zamościa, Chełma. No i oczywiście nasza Roskosz. Tak jak będą żołnierze, to się nie bójcie, to tylko ćwiczenia. Bo niektórzy myślą, że to już jakaś zawierucha. Nie, tylko ćwiczenia. W omawianym okresie także wyjeżdżaliśmy do Lublina. Tutaj jeździliśmy przede wszystkim do podpisania umów na różne zadania inwestycyjne, w tym na remonty świetlic. I jeżeli powiedziałem słowo remonty świetlic, to chcę powiedzieć, że my mamy ponad 27 świetlic wiejskich. Większość już jest wyremontowanych, ale jeszcze kilka czeka na ten remont. Chcę poinformować panie i panów sołtysów, że sięgnęliśmy po pieniądze zewnętrzne na remont świetlic. Udało się pozyskać 642 tysiące złotych. I będą to świetlice, pieniądze na remont świetlic w Sycylii, wcale się nie śmieję, w Sycylii,
Porosiukach, w Dukodowie II, w Styżyńcu dokończony remont, Cełujki, Cicibór Mały, Krzymowskie i Grabanów. Dlaczego tutaj podkreślam tu w Styżyńcu? Tu jest remont częściowy już zrobiony. Brakuje takiego końcowego akcentu. A tym końcowym akcentem to tam z tyłu będzie wejście. Nie tu będzie wejście, tylko z tyłu za tymi drzwiami tam będzie główne wejście. Tam będą łazienki i będzie szatnia. Tam z tyłu. Bo tutaj kuchnia, sale, mniejsze sale są już zrobione, tak jak widać. Brakuje jeszcze firanek, ale kultura zadba o to, że na kolejne spotkanie już będziemy w pełnej krasie. Także to się udało. Korzystając z tego, że dzisiaj zaprosili się panów, panie i panów sołtysów, więc chciałbym... Co bym chciał? Bym chciał powiedzieć o Funduszu Sołeckim. Ponad 945 tysięcy złotych otrzyma w przyszłym roku 41 miejscowości naszej gminy w ramach przyszłorocznego Funduszu Sołeckiego. Na dofinansowanie mogą liczyć m.in. Świetlice, o tym co mówię, przystanki autobusowe, lokalne drogi. Rejestracja wniosków potrwa jeszcze do końca września. Najwięcej z tej puli, zgodnie z kluczem premiującym, trafi do największych miejscowości. Częstochowa 44 tysiące, Grabanów 44, Rakowiska 44. Znacznie mniej otrzymają Lisy 11 tysięcy, Pulko 10 tysięcy, Surmacze 11 tysięcy, Janówka 13 tysięcy. Większość sołtysów wie, na co chciały przeznaczyć środki w swojej miejscowości, w swoim sołectwie. Decyzje właśnie teraz zapadają na zebraniach wiejskich i dobrze jest, gdy jest zgoda. A czasami bywa tak, że zebrania wychodzą pokłóceni. Ilu jest ludzi, tyle jest pomysłów. Każdy by chciał swój przeforsować. Nie zawsze się da. Drodzy Państwo, pragnę poinformować też o inwestycjach drogowych. Też sięgnęliśmy po pieniądze zewnętrzne i ze środków zewnętrznych udało się pozyskać na drogę ze Słowacinka Starego do Styżyńca właśnie tutaj. Ponad 1 000 000 złotych, 1,5 kilometra drogi. Droga bardzo potrzebna, bo jak się robi w ogóle jakieś zdarzenie się na drodze krajowej, to tędy jest objazd. Właśnie przez Porosiuki, tu Styżyniec jest objazd. I na tej drodze nieutwardzonej jest horror. Przy tym projekcie drogowym jest też przez cały Słowacinek Stary 5 km chodnika za 1 765 000 złotych przez cały Słowacinek. Droga w Częstochowce za 330 tysięcy złotych. Odwodnienie na osiedlu, tak, samozwańczym osiedlu Olin, tak się to nazywa, osiedle Olin. Jak też odwodnienie w samym Styżyńcu tutaj. Takie pieniądze się udało pozyskać. Na drogę w Sitniku pozyskaliśmy pieniądze z Fogru. 90 tysięcy złotych. Niby mało, ale to z Funduszu Ochrony Dróg Gruntów Rolnych. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych udało się pozyskać. Wczoraj byłem w Lubinie. Z panem skarbnikiem podpisaliśmy umowę. Jesteśmy po przetargu na drogę w Łuńcu.
za kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Wykonaliśmy drogę asfaltową na osiedlu Relax w Kiciborze Dużym, 360 tysięcy złotych. Wykonano drogę powiatową do Jaźwin. Tam ostatni etap, droga do Jaźwin była budowana etapami. Ostatni etap 1300 metrów za 1 200 000. Droga powiatowa, więc po 50% powiat i gmina po 600 tysięcy złotych. Droga też mocno oczekiwana i długo oczekiwana w Jaźwinach. Dobra sprawa, ponieważ tam nasz gimbus jeździ po dzieci. 4 razy. Najpierw jedzie, wraca z dziećmi młodszymi, potem po starsze znowu. Także jak ta droga została zrobiona, to ja myślałem, że ten nasz kierowca będzie mnie po rękach całował. W międzyczasie też remontowaliśmy drogi nieutwardzone. Wyremontowaliśmy drogi kruszywe. Na przykład w Dokodowie drugim 1700 metrów, Wólka Plebańska, Styżyniec, remont zjazdu w Porosiukach, droga w Pojelcach 60 tysięcy, czyszczenie dróg Styżyniec, Rozkosz, naprawa mostu Rozkosz, taki most kolejowy tam trzeba było naprawić, bo kładka zgniła po prostu, zgniła już w mediach chcieli robić wrzawę, łatanie dziur na drogach, które mamy już utwardzone, ale wiadomo, jakie warunki klimatyczne i te dziury powstają. Ciężki sprzęt. Tym razem wygrała firma z Konstancina koło Warszawy. Nie nasze miejscowe, tylko z Warszawy, z Konstancina. Mieliśmy kłopoty, bo to daleko, ale już chyba się udało te drogi połatać. Wykonano na gorąco za 110 tysięcy złotych tych uzupełnień. Pozostało do wykonania na zimno 36 tysięcy. A jak mówiłem, że jeszcze remontowaliśmy kruszywem i tak zwaną rapą, to drogi w Terebeli, w Cieciworze Dużym, w Sitniku, na Relaksie, Styżyniec, Sosnówka, ulica Sosnowa, Styżyniec, ulica Sosnowa, Słuchacinek Stary, dojazd do osiedla Maziejów, Wólka Plebańska, Deskurs, za kwotę 221 tysięcy złotych. Mamy zamiar jeszcze do końca roku wyremontować za 103 tysiące złotych drogi Tłuczniem w Jaźwinach, w Ostrzynice Małe, Pulko Sfory, to ta droga chyba do Słoneczna, z tego co ja pamiętam. Pulko Sfory, droga Słoneczna, Rozkosz do droga do Czyszczalni bodajże. Zapłocie, Słaciwek Nowy, to remont drogi przy zlewni mleka. Drodzy Państwo, pozyskaliśmy pieniądze także na oświetlenie uliczne. Zmiana tego oświetlenia ulicznego, które jest, chcemy przejść na oświetlenie LED-owe. Kwota 1 048 000 złotych. Będzie zainstalowanych 504 lamp nowych. Kwota dofinansowania 85%, reszta gmina. W międzyczasie też nowe oświetlenie powstanie. W samym Styżyńcu 12 słupów, Janówka 15 słupów. Jak Państwo śledzicie sprawy nawet i w telewizji, to ostatnio głośno jest o Funduszu Inicjatyw Lokalnych, gdzie sam premier lub wicepremierzy rozdają pieniądze dla gmin. Nam też się trafiło, też otrzymaliśmy czek na 1 209 000 złotych. Odbierałem ten czek od pana wicepremiera Sasina na inwestycje. No i żeby nie trzymać Was, gdzie te pieniądze pójdą, decydujemy się te pieniądze, te 1 209 000 przeznaczyć na inwestycje, które są niezbędne. Dokończenie budowy szkoły podstawowej w Grabanowie 700 tysięcy złotych. Kanalizacja.
Modernizacja ulicy Sadzankowej 300 tysięcy złotych. Sprawa ciągnie się od 10 lat. Sąd nie była. I 200 na budowę odwodnienia dróg gminnych. Dodatkowo złożyliśmy dwa projekty z Funduszu Dróg Samorządowych na przyszły rok. I jeden jeszcze na teraz, na ten rok, które będzie też akceptował sam pan premier. Są to z drugiej puli projekty na 2 200 000 zł. W tym projekt, czy wniosek na drogę w Słowacinku Nowym. My nazywamy tą drogę Żylikowa. Droga do Żylikowej. W kwocie 1 460 000 zł. Nie spadła z ławki? Nie. I to, co mówię, jeden wniosek jeszcze na ten rok, skreśliliśmy totolotek skreśliliśmy na drogę, którą już mamy po przetargu, 300 tysięcy, ale na drogę w Młyńcu. I tam pieniądze napisaliśmy na całość, na 464 tysięcy złotych. Czy się uda? Nie wiem. Powiedziałem totolotek i chyba coś jest w prawdzie. OZE. Udało nam się pozyskać 5 milionów złotych na 515 instalacji solarnych. Po akcji podpisywania umów zgłosiło się zaledwie 300 chętnych na solary, bo to na ciepłą wodę. 200 osób zrezygnowało. Znaczy to, że przyszła teraz moda nie na solary, tylko na fotowoltaikę. A my mamy solary. Brak chętnych na ciepłą wodę zmusza nas do zmiany umowy. Ryzykujemy mocno. Ryzykujemy utratą całości dofinansowania. Ponieważ umowa jest podpisana na 515, nie mamy 515, zmiana warunków umowy, jak nas potraktują, nie wiem, ale mam nadzieję, że obronimy te przynajmniej 300 instalacji elektrycznych. Solarnych. Trwa remont dworku w Wilczynie. Zadanie dwuletnie z kwotą 2 miliony złotych. Po remoncie ma być tam dom seniora dla naszych mieszkańców. To jeszcze w następnym roku. Jak powiedziałem, kontynuujemy rozbudowę szkoły podstawowej w Grabanowie. To też jest projekt za 2 miliony złotych, panie i panowie sołtysi. Radni to znają na pamięć, ale muszą słuchać, bo ja do was mówię. Sięgaliśmy po środki pani minister edukacji. Nie udało się. Do ministra finansów nie udało się. Do tej pory budowaliśmy z własnych środków 1 200 000 zaangażowanych. Do pełnego zakończenia potrzeba te 700 jeszcze. Co najmniej te 700, tak wychodzi z projektu. A dlaczego rozbudowujemy tę szkołę? Po likwidacji gimnazjum 7-8 klasa wróciła do podstawówek. I zrobiło się ciasno w szkole w Grabanowie. Była decyzja. Likwidacja szkoły, przeniesienie do Wostrzenic lub rozbudowa. Jak się mieszkańcy, rodzice dowiedzieli, że ma być do Wostrzenic, to mówią, zabieramy wszystkie swoje dzieci do miasta. Decyzja była jedna, rozbudowujemy. Inne nasze szkoły poradziły sobie, poradziły i jest dobrze. Wrócę jeszcze na chwilę, bo o oświacie za moment będę mówił jeszcze. Wrócę jeszcze na chwilę do COVID-u, do COVID-19, do tej zarazy. Zaczęliśmy od maseczek dla seniorów.
3000 maseczki dla seniorów, później dla wszystkich mieszkańców. Przekazaliśmy też środki za 10 tysięcy złotych dla naszego pogotowia, bo na samym początku tej pandemii byli w kropce, nie mieli z czym jechać do ludzi. 10 tysięcy przeznaczyliśmy dla pomoc dla pogotowia, potem fartuchy dla maseczki, dla szpitali. Następnie zaczęliśmy zabezpieczać nasze szkoły, nasze placówki, nasze jednostki, GOKi. Najpierw maseczki, potem w odpowiedniej ilości środków dezynfekcyjnych. Także wykazujemy tutaj roztropność, a do szkół dajemy coraz więcej pomocy w tak zwanej zdalnej nauce. Przekazaliśmy 91 sztuk laptopów, 11 tabletów, środki ochrony osobistej dla szkół, 900 litrów płynów. Tak licząc szybko, to chyba po 90 litrów na szkołę wypada. Zabezpieczyliśmy także termometry dla szkół, 43 sztuki. Dla przedszkola i dla szkół. Maseczek 5 tysięcy dla szkół. No i myślę, że w tym momencie przejdę do rolnictwa. W rolnictwie gorący okres, wiadomo, nie trzeba Państwu mówić. Najpierw żniwa, a później wnioski powodziowe. Mówiłem następnie, 504 wnioski powodziowe. Powołana komisja gminna naprawdę pracowała tym razem w terenie i oceniała. Trudności jak zwykle jest w uzgodnieniu areałów, to co podaje rolnik, a to co jest zarejestrowane w agencji. Trzeba po 5 razy poprawiać wnioski. 504 wnioski, myśmy już to dostarczyli do wojewody. Oczekujemy na pieniądze. Powiem Państwu, że po kwietnia upraw dotkniętych klęską to 3695 hektarów na 824 działkach, a kwota, którą napisano jako odszkodowanie, to 6 milionów, ponad 6 milionów, ponad 6 milionów 800 tysięcy złotych. Wnioski leżą u wojewody. Tak samo teraz jest wzrost wniosków o zwrot podatku akcyzowego. 710 wniosków w drugiej turze. Razem na 1 061 000 złotych. W sierpniu złożono 710 wniosków i w pierwszej turze 532. Wypłaty będą wypłacane od wojewody ze środków i wprawdzie dzieje się to gdzieś w październiku. Kuba. Jak jestem już przy rolnictwie, dla spis rolny. Rolnicy mają sami się spisać. Dobra, zostawię to. Idę do oświaty. Idę do oświaty. Jeszcze 15 kartek. Każdego roku w oświacie mniej dzieci w szkole.
a od nich liczy się subwencję oświatową. Dzisiaj do szkół chodzi 888 uczniów. Niedawno było 1200. Subwencja szkolna ministerialna będzie. Subwencja szkolna ministerialna to kwota 11 milionów 122 tysiące złotych. I posłuchajcie, nie wystarcza nawet na płacę dla nauczycieli. A do końca roku musimy zabezpieczyć środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 6%. Aby spiąć budżet i zostawić szkoły w obecnej liczbie, z własnego budżetu musimy dołożyć kolejne 11 milionów 600 tysięcy złotych. Czyli sama oświata 22 miliony 722 tysiące złotych. To są szkoły i plus 1 030 000 to dotacje na przedszkola i żłobki. Czyli my w sumie na oświatę przeznaczamy wraz z subwencją ministerialną 24 miliony złotych. A może to będzie bardzo ciekawe, jak rosną nakłady na oświatę na przestrzeni lat. Zacznę od 2018 roku. Cała oświata w 2018 roku to 17 750 000 zł. Z własnego budżetu musieliśmy wtedy wygospodarować 5 600 000. Już w 2019 oświata 20 840 000 zł. I z własnego budżetu 8 540 000 zł. W 2020 roku, to o czym co teraz mówiłem, to już 24 miliony i 11 600 000 z własnego budżetu. To co pan przewodniczący mówi, nie gadaj o oświacie, bo pani Grażyna będzie mówić, będzie prezentować tam o stanie oświaty w gminie. Ale ja musiałem to powiedzieć, żeby to dotarło. Ile my pieniędzy przeznaczamy do oświaty, aby utrzymać szkoły w tym samym kształcie, tak jak one są. A w przypadku gmin wiejskich to wiadomo, że w przypadku gmin wiejskich, że to szkółki są małe, że klasy są naprawdę małe. Są, wyobraźcie sobie Państwo, takie klasy po naszych szkołach, że tam jest 7-8 osób, to już jest dobrze, ale jest na przykład rocznik, gdzie nie ma nikogo. Ale musimy utrzymywać tą naszą oświatę, bo my dbamy o wychowanie naszych dzieci. Niech się uczą. Czyli co, o stanie oświaty to za moment. Ja może nie będę się rozwodzić dalej, bo to co? No, płynie z tego jeden wniosek. Za mała jest subwencja oświatowa. Nasz głos gmin, Związku Gmin Wiejskich o zwiększenie subwencji na szkoły jakoś nie dotarł. Nie ma zwiększonej subwencji. Nie dotarł. Dlatego też musimy coraz więcej pieniędzy z własnego budżetu wykładać. A jakbyśmy podjęli decyzję o likwidacji jakiejś szkoły, to nie jest tak łatwo, ponieważ głos decydujący ma teraz kurator. A kurator mówi nie. Kropka. Chcę poinformować Państwa także, że pozyskaliśmy 2 nowe samochody strażackie. Nówki, samochody bojowe. Jeden trafi do Swór, drugi trafi do Słacinka Starego. Na jeden samochód otrzymaliśmy promesę 760 tysięcy złotych. W takim montażu 380 tysięcy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 180 tysięcy Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy plus 200 tysięcy miała dołożyć do tego gmina.
czyli z zewnątrz 560 i 200 tysięcy gmina, miało się zamknąć 760. Poszły przetargi i gmina musi dołożyć więcej niż 200 tysięcy, bo na jeden samochód do Sury musimy dołożyć 240 tysięcy, do Sowacinka musimy dołożyć 255 tysięcy. Po przetargu samochody się montują z dostawą na listopad. W listopadzie święcimy. Drodzy Państwo, ja to wszystko mówię po tym, żeby jak najwięcej informacji przekazać dla Pani i Panów Sołtysów, bo Pani, Pan Sołtys jest takim łącznikiem między gminą, między wójtem, a swoimi mieszkańcami. O tym mówię tak szczegółowo, żeby coś wiedzieć, a tych spotkań było mało. Dziękuję. Dziękuję wójtowi za obszerne sprawozdanie. Przystępujemy do punktu 6.7. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami. Powiem krótko. Przewodniczący realizował wszystkie zadania zgodnie ze statutem Gminnego Rady. Przystępujemy do punktu 8. Informacja o sposobie załatwiania interpelacji radnych. To jest odpowiedź dla pana kolegi radnego Stefana z parafii prawosławnej i w ulicy Dukudowskiej. Stefan, mam czytać to, czy przekazać sobie tylko, bo ty znasz już odpowiedź. Znam, ale czy to z tego coś będzie? Czytam. Urząd Gminy Prosta 31 w odpowiedzi na pismo niniejszym informuję, iż po ostatecznym ustaleniu kwestii przynależności cmentarza w miejscowości Łuka Chlebańska do prawosławnej parafii świętego Serafina w Wielkiej Podlaskiej jako gospodarza orzeczony teren w okresie jesiennym zostanie oczyszczony, zarośli i uporządkowany. W tymże również okresie, na ile pozwolą skromne fundusze parafii, teren cmentarza przynajmniej częściowo zostanie ogrodzony. Przystępujemy do punktu następnego. Informacja o stanie oświaty w gminie Biała Podlaska. Pani sekretarz, proszę bardzo. Rada Gminy zna już temat, ponieważ przy raporcie o stanie gminy był ten raport o stanie oświaty również, więc temat jest w zasadzie dla sołtysów. No i mamy chyba trudności techniczne. No może zacznę od tego, że od wielu lat nie zmieniła nam się sytuacja, jeżeli chodzi o ilość szkół w gminie Biała Podlaska. Zmieniła się o tyle, że w ubiegłym roku zostały już do końca zlikwidowane gimnazja, więc mamy szkół podstawowych 9. Jeszcze do sierpnia 19 roku funkcjonowały gimnazja, więc jeżeli uda nam się uruchomić sprzęt, to zobaczycie Państwo na tablicy, że tam będą jeszcze pojawiały się gimnazja. Mamy również szkołę niepubliczną w Dokudowie, z tym, że my jako gmina nie jesteśmy już organem prowadzącym dla tej szkoły i dlatego w wykazie tej szkoły nie będzie, bo raport zdajemy o stanie. No, może się uda.
raport zdajemy o stanie szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym. Jest, udało się. Poproszę o pierwszy slajd. Pierwszy slajd mówi o ilości uczniów. To, o czym mówił wójt. Jest to najważniejsza sytuacja, jako że subwencja dotyczy każdego ucznia. Więc ilu jest uczniów, tyle mamy subwencji. Widzicie Państwo, że w szkołach podstawowych mieliśmy 944 uczniów, w oddziałach przedszkolnych 135, w punktach przedszkolnych 174, w publicznych przedszkolach 99, niepubliczne przedszkola 28. Także stan dzieci, które korzystały z wychowania przedszkolnego i szkolnego na rok 2019 to 1380 łącznie. Punkty przedszkolne obejmują dzieci od 3 do 5 roku życia i ewentualnie jeszcze 6-latki, bo niektóre 6-latki są oddzielnie w oddziałach przedszkolnych, niektóre są w punktach przedszkolnych. Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 19-20. Nie mamy w sumie punktu przedszkolnego tylko w jednej szkole, w Grabanowie, z tego względu, że nie było miejsca, więc mamy 8 punktów przedszkolnych i mamy przedszkole nasze publiczne, samorządowe w Rakowiskach oraz mamy przedszkole w Czosnówce i w Rakowiskach niepubliczne przedszkole, mamy linie tak zwane. Średnia ilość uczniów w klasach, to o czym mówił wójt. Mamy no niestety mówię, bo to jest ważne, klasy małe. I tak proszę popatrzeć, w roku 17-18 średnia to 13,2, gdzie w Białej Podlaskiej jest od 25 do 30 uczniów. Taka jest norma. 18-19, 12,96 średnia i 19-20, 12,54. No niepokojące jest to, że nam się zmniejsza ta ilość uczniów. Z każdym rokiem mamy mniej. No to możemy ten slajd przerzucić, bo to też o ilości uczniów. Uczniowie niepełnosprawni. Proszę Państwa, tu chciałam zakomunikować, że mamy bardzo dużo, bo aż 31 osób niepełnosprawnych w szkołach. To się wiąże z faktem konieczności przygotowania właściwego kształcenia, właściwego dotarcia do szkoły, o czym będę później mówiła, o dowożeniu też tych dzieci, więc zwiększone są koszty. Faktem jest, że subwencja na te dzieci też jest wyższa, ale musimy pieniądze, które dostajemy na nie, zupełnie oddzielnie księgować i tylko i wyłącznie na nie możemy je wydać. Także nie możemy sobie pozwolić na zapłacenie za prąd rachunku na przykład, który nam tam zalega z tego względu, że na tym paragrafie zostały pieniądze. Tak się nie da. Na dzieci niepełnosprawne wydajemy 100% subwencji, którą dostajemy na potrzeby tych właśnie dzieci. Kadra pedagogiczna w szkołach na terenie gminy Biała Podlaska. Tutaj chciałam pokazać, jak się kształtuje, jeżeli chodzi o awans zawodowy, to co Państwo byliście świadkiem ślubowania nauczycieli mianowanych. Awans zawodowy nauczyciela dzieli się na nauczyciela stażystę kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, no i profesora oświaty, których jeszcze nie mamy. Stażystów mamy, w 19 roku mieliśmy 3, kontraktowych 7, mianowanych 7, przepraszam, to nie tak, tutaj 14 stażystów, kontraktowych 25, 44 mianowanych i najwięcej 137 dyplomowanych. Stąd może wynika fakt, że te koszty płacenia nauczycielom są tak wysokie, ponieważ najwyższe kwalifikacje i najwyższy awans zawodowy to również najwyższe płace. Kadra niepedagogiczna w szkołach. Kadra niepedagogiczna to są, proszę Państwa, sprzątaczki, to są konserwatorzy, to są pomoce w punktach przedszkolnych. Widać tam z daleka, każdy może sobie przeczytać odpowiednią miejscowość do swojej szkoły. Już nie będę czytała w całości, każdy sobie spojrzy na swoją szkołę. Dowożenie uczniów w roku 2019. Liczba dowożonych uczniów to 547. W poszczególnych szkołach macie Państwo w rozbiciu.
Dowożenie to rzeczywiście duża kwota pieniążków. Dowozimy w bardzo różny sposób, proszę Państwa, bo robimy przetarg. Mamy tylko swoje dwa samochody. Mamy jeden autobus, który jeździ w szkole podstawowej w Słabacinku i drugi mamy bus, który jeździ w szkole podstawowej w Skorę. Ponadto mamy zrobiony przetarg i dowożeniem zajmuje się Garden. Różne tam są przypadki, lepsze i gorsze, ale raczej spisują się tak, jak należy. Jeszcze mamy inne formy dowożenia, to o czym wspomniałam, o dzieciach niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne też wozimy w różny sposób. Dowozi bus z ośrodka wychowawczego w Międzyrzecu, bo tam mamy dzieci. Dowożą rodzice, mają umowy z panem wójtem na to dowożenie. I dowozimy również, jak ktoś nie ma pojazdu swojego, to taksówkami, bo nie mamy wyjścia, nie mamy samochodu, a nawet gdybyśmy mieli taki samochód, to nie jestem w stanie do dziewięciu szkół podstawowych dowieźć kilkoro dzieci na godzinę ósmą jednym samochodem, bo szkoły mamy w bardzo różnych miejscach. Także organizacyjnie wydaje nam się taka sytuacja nawet tańsza trochę. I koszty kształcenia uczniów. Z tej tabeli, tą tabelę można sobie obejrzeć na naszym BIP-ie, w raporcie o stanie oświaty, ale to, co pewnie Państwa najbardziej zainteresuje, to jest ta ostatnia rubryka. Ogółem środki z gminy do każdej ze szkół. Można tam sobie spojrzeć, ile dokłada gmina do każdej szkoły. Pozostałe wydatki, proszę Państwa, to są zawody sportowe, nie jest to wielka kwota, ale stypendia i zasiłki szkolne to już 68 tysięcy. Stypendia za wyniki w nauce 21 tysięcy. Zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli. Proszę Państwa, mimo że wybudowaliśmy przedszkole i mamy pełne obłożenie w naszym przedszkolu, to nadal mamy dzieci w przedszkolach bialskich i dalej musimy za nie płacić. Także potrzeba wychowania przedszkolnego jest ogromna. Rozbudowa szkoły w Grabanowie za 19 rok dane to 317. Przebudowa szkoły podstawowej w Cieciborzu na potrzeby punktu przedszkolnego 49 tysięcy. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tych stypendiów szkolnych. Proszę Państwa, to o czym mówimy, że dużo się wydaje na dzieci, rodzice mówią, że mało mają pieniędzy, ale stypendia szkolne w roku 19 wynosiły od 1000 do 1200 zł za dwa semestry. Poza tym rodzic dostaje 300 zł na start, to się nazywa, prawda? I oprócz tego dostaje 500 zł. Przerażenie mnie ogarnia, jak dyrektorzy na naszych spotkaniach mówią o tym, że nie są w stanie zorganizować jednej wycieczki szkolnej, bo rodzice nie mają pieniędzy. Opadają ręce. Z tych stypendiów szkolnych można opłacić wycieczkę szkolną. Można opłacić korepetycje dla dziecka. To są wydatki, które powinny rekompensować to, co pozwala dziecku wyrównać szanse. To wójt zgodził się w okresie pandemii na wypłacanie środków finansowych rodzinom, ale do tej pory mieliśmy refundację kosztów zakupionych rzeczy. Już dochodzi do sytuacji, że rodzice mówią, że nie mają co kupować, ale na wycieczkę też nie dają pieniędzy. Więc trzeba by się zastanowić, jak te pieniądze się rozdysponowuje. One mają, to się nie bez powodu nazywa stypendium szkolne. One mają być wydatkowane na dziecko, na potrzeby szkolne. Nie na prąd, nie na zupę, bo od tego jest GOPS, który pomaga, ale na to, co dziecku jest potrzebne do szkoły. Także, żeby to było jasne, od lat już te stypendia szkolne funkcjonują i od lat rodzice ciągle mówią, jak przynosili rachunki, to one nie zawsze spełniały oczekiwania te, które powinny spełniać, czyli one nie zawsze były szkolne. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne macie Państwo w roku 2019 nauczycieli, stażysta kontraktowy i tu macie kwotę. Proszę bardzo, to są środki brutto miesięcznie, czyli tak minus 38%, tyle dostaje nauczyciel miesięcznie.
wydatki gminy Biała Podlaska na poszczególne jednostki, bo już każdy swoją szkołę obejrzeć, nie będę analizować indywidualnie. I tu to, o czym mówił wójt. W 19 roku, proszę Państwa, poniesione wydatki na zadania oświatowe tyle wynosiły, tyle subwencja, natomiast tyle wynosiły płace nauczycieli. Proszę popatrzeć, jak to się ma do subwencji. No niestety, nie wystarcza subwencji nawet na płace nauczycieli. Podkreślam to, co już mówił raz wójt. Ważne jest to, co się stało w 2020 roku. Proszę Państwa, to, że subwencja nie wystarcza na utrzymanie nauczycieli, to, że subwencja nie wystarcza na utrzymanie szkół, to już widzimy chociażby z tego. Ale wójt nie wnosi takiego wniosku, żeby rada likwidowała jakąkolwiek szkołę. Wszyscy wiemy, że myśmy już przeżywali likwidację. To nie jest fajne, to nie jest sympatyczne i nie jest nikomu ta nerwówka potrzebna. Ważne jest, żebyśmy jakoś racjonalnie patrzyli na wszystkie szkoły, żeby mimo tej ilości szkół dało się je utrzymać. Przecież gmina ma nie tylko szkoły do utrzymania, ma również inne zadania do wykonania i każdy i sołtys, i radny patrzy, żeby u niego, na jego terenie była zrobiona droga, żeby było właściwe oświetlenie, żeby była kanalizacja czy wodociąg. To, co jest wszystkim mieszkańcom potrzebne, więc ja rozumiem, że nie tylko są szkoły. No nie bardzo chcą zrozumieć to rodzice. W tym roku mieliśmy taką sytuację, że ponieważ panu skarbnikowi niestety nie spinał się zupełnie budżet, była taka poddana teza, że może jednak coś z tym zrobimy i może zlikwidujemy szkołę. Wójt się na to nie zdecydował, ale postanowiliśmy, że ograniczymy wydatki na szkoły. Nie da się, proszę Państwa, ograniczyć wydatków na ogrzewaniu, bo się nie da, bo dzieci mają mieć ciepło. Nie da się na prądzie, bo muszą mieć widno. Więc na czym można? Na nauczycielach i na godzinach. Więc we wszystkich prawie szkołach połączyliśmy klasy. Ze względu na to, że są z małą liczbą uczniów. Nie jest... Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy jak łączono klasy, to łączono wszystkie godziny. To było bardzo trudne i bardzo ograniczające. Natomiast teraz rozporządzenie ministra mówi o niewielkiej liczbie klas godzin łączonych. I to też sprawia problem. Ale to trzeba racjonalnie popatrzeć. Albo robimy wszystko w gminie, albo utrzymujemy tylko szkoły, albo likwidujemy gdzieś szkoły. Więc nie da, tak jak w domu, nie da się kupić Mercedesa, jak człowiek zarabia 2000 miesięcznie, nie da się kupić szali, no nie wiem, czegoś, na co nas nie stać. Tak samo gminę nie stać na 10 szkół, a jeżeli nas stać, to w ograniczonym kształcie. I tak też działamy, żeby wystarczyło na wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za obszerne wystąpienie. Teraz oddajemy głos, proszę Państwa, pracownikom konkursu. Podsumowanie konkursu i potem zrobimy przerwę. Szanowni Państwo, przystąpimy do podsumowania konkursu, dwóch konkursów. Pierwszy dotyczył zapobieganiu upadkom, a drugi dotyczył bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Obydwa konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem Państwa, za to serdecznie dziękuję. Poziom był wysoki. Zwycięzca jednego z konkursów osiągnął niemal maksymalną liczbę punktów, pomylił się tylko w odpowiedzi na jedno pytanie. I teraz przystąpimy do wręczenia Państwu nagród. Tutaj moja koleżanka będzie czytała, ja będę nagrody wręczał. Także proszę bardzo. W konkursie Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym pierwsze miejsce zdobyła Anna Podgórska. Zapraszamy tutaj po odbiór nagrody. Zapraszam jeszcze do podpisania. Drugie miejsce Anna Jóźwiak, zamieszkała Woroniec.
Roman Michałowski, trzecie miejsce, zamieszkały Styżyniec. I piąte miejsce, pan Popielewicz Karol, zamieszkały czwarte jeszcze, Borowik Krzysztof. Czwarte miejsce, Borowik Krzysztof, do budów pierwszy. Siekierę, nagrodę otrzymuje. I piąte miejsce, pan Karol Popielewicz, zamieszkały Lipce. To może drugi konkurs i później wszyscy razem zrobimy zdjęcie. W konkursie sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwie rolnym pierwsze miejsce zajął Jarosław Abramowski, Czosnówka zamieszkały. Wiertarka Udarowa. Drugie miejsce Konrad Gąsiorowski, zamieszkały Porosiuka. Otrzymuje skrzynkę narzędziową. Ja tą listę trzymam, to zaraz. Trzecie miejsce Andrzej Grochowski, Zabłocie. Zestaw narzędzi ręcznych. Czwarte Paweł Bagłaj, Ortel Książęcy II, opryskiwacz ręczny. I piąte miejsce Jarosław Wachowiec, zamieszkały Chrup. Otrzymuje kask, osłonę twarzy, ochronniki słuchu. Bardzo serdecznie uczestnikom gratulujemy wiedzy i zdobytych nagród. A pierwsze miejsce Jarosław Abramowski. Jest Jarosław? Jest. Proszę na papierze. No to... A gdzie on? Ja jedno słówko. Chciałem tylko sprawdzić poziom swojej wiedzy. I jeżeli mogę, oczywiście chciałbym przekazać tę nagrodę kolejnemu sołtysowi w kolejności. Jak można. Pańska nagroda, może pan zrobić. Przekazuję kolejnemu sołtysowi. Nie ma problemu. To musimy sprawdzić, kto jest. Tak, na rynek pójdziemy. To pan jest sołtysa, którego? Czy mam sprawę? Dobrze, no to zaraz chwileczkę, to ja ustalę. Szanowni Państwo, jeszcze tutaj mam taką nagrodę, niespodziankę dla pana wójta, ten oto parasol. Dziękuję panie wójcie za pomoc, za udział, za zorganizowanie tego wszystkiego i życzę panu, żeby ten parasol pan skutecznie trzymał nad głowami wszystkich mieszkańców gminy, którą pan tak dobrze i mądrze zarządza. Jeszcze chciałbym tylko na koniec, żebyśmy tutaj ze wszystkimi zwycięzcami wspólne zdjęcie zrobili, oczywiście pan był też z tym swoim parasolem. I opuścimy państwa, możecie państwo dalej sobie obradować. Chodźcie tutaj, kochani, zrobimy zdjęcie. Bardzo dziękujemy państwu i zapraszamy do KRUS-u. Wznawiamy obrady po przerwie. Przystępujemy do uchwał. Podjęcie uchwał w sprawie. Do pierwszej uchwały podchodzimy określenie średnich cen jednostek paliwa w gminie Biała Podlaska na rok szkolny 2020-2021. Pani Majewska. Yes,
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze prosiłam pana przewodniczącego o umożliwienie mi powiedzenia dwóch zdań odnośnie szkół, ale to dosłownie dwa zdania i przejdę do uchwały, jeśli mogę. Proszę bardzo. Chodzi mi, proszę państwa, o to, żebyście zapoznali się z regulaminami działającymi w szkołach. Ja w kontekście tego, co mówił na początku pan radny, że nie podoba mu się to, że musi chodzić w maseczce albo nie chce chodzić. Proszę państwa, zasady w miejscach publicznych ustala gospodarz terenu. Mamy szkoły, do których, no niestety, bardzo przykro, to co powiedział wójt, wchodzić teraz nie można. Są tereny wspólne do użytkowania, gdzie rodzic może dojść, ale nie wszędzie. To samo jest w przedszkolu, to jest też miejsce oświatowe. I proszę się nie dziwić, ponieważ dyrektorzy musieli ustalić zasady w myśl rozporządzenia ministra zdrowia, w myśl rozporządzenia ministra edukacji, bo oni przed nimi odpowiadają. Odpowiadają przed organem, który ma za zadanie również sprawdzać, jak szkoła i przedszkole wdraża te zasady. Chodzi mi o to, że zdarzyło się już w naszych szkołach, że niektórzy rodzice, to o czym mówił wuj, potrafili nawet na lekcje wejść. To nie tylko, że weszli do szkoły, ale na lekcje weszli. Do szkoły wchodzić nie wolno, tylko do określonego momentu, ale nawet do klasy potrafili zajrzeć. Czyś krzywda dziecku nie dzieje? No litości, może jednak się nie dzieje bardzo. Nie biją w szkole. Mam nadzieję, że nie krzyczą, przynajmniej jeszcze póki co nikt nie zgłaszał takich zastrzeżeń. A jeżeli się idzie do przedszkola czy do szkoły, to obowiązkowo musicie mieć państwo maseczkę. To może wam się nie podobać, ale jeżeli wam się nie podoba, to po prostu tam nie idźcie. Tylko tak możemy zrobić. Jeżeli do przedszkola nie chce pan wejść w maseczce, już do pana radnego teraz mówię, to proszę doprowadzić do drzwi dziecko, odbierze nauczycielka to dziecko. To nie jest problem żaden. No ale tak pan nie robił, bo ja tą sprawę znam z ust dyrektora, dlatego też o tym teraz mówię, żeby wszyscy sołtysi, jeżeli macie państwo możliwość, to rozmawiajcie z mieszkańcami wsi, żeby nie byli zdziwieni, że takie zasady obowiązują. I to nie jest wymysł dyrektora, tylko potrzeba, do jakiej też musieli się dostosować. Dziękuję. A teraz już przejdę do uchwały. Proszę państwa, uchwała w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa dotyczy prawa oświatowego, które w swoim artykule 39a ust. 3 mówi o średniej cenie jednostki paliwa w gminie, określa na każdy rok szkolny Rada Gminy. Czego to dotyczy? Dotyczy to umów, o których już dzisiaj wspominałam, na dowożenie uczniów niepełnosprawnych. Żeby wójt mógł zawrzeć taką umowę, musi mieć cenę paliwa, żeby można było określić, ile kosztuje 1 kilometr prywatnego samochodu użytego do tego przewozu dziecka. Po to nam jest potrzebna ta uchwała. Bo zwrot kosztów następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicami i jest taki specjalny przelicznik, ja już nie będę państwu zawracać głowy tym kodem, który jest do obliczania tego. Ale to, że cenę paliwa ustalamy w ten sposób, że z terenu gminy bierzemy ceny ze stacji paliw, które są na naszym terenie. My mamy dwie stacje paliw, bo mamy jedną w Oskrzenicach i jedną w Cieciborze. I tak też kolega tutaj nam przekazał informację, jakie są ceny na tych stacjach i średnio wyliczyliśmy. Także ja tyle. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 19/143 Rady Gminy Bija Podlaska z dnia 18 września 2020 roku w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Bija Podlaska na rok szkolny 2021. Rada Gminy uchwala, co następuje. Ustala się średnią cenę jednostek paliwa w gminie Bija Podlaska na rok szkolny 2020-2021. Litr benzyny bezołowiowy 4,49, litr oleju napędowego 4,37, litr gazu 1,95 zł. Wykonanie uchwały bierze się wójtowi. Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym. To jest koleżanki i kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały. Proszę o naciśnięcie przycisku. Nie, 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 nie
Teraz głosujemy. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Dziesięciu za, przeciw zero, wstrzymało się zero. Co? Dobra, uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnej uchwały. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu wygospodarowania przestrzennego w Czosnówce. Proszę bardzo, Arkadiusz. Obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego w Czosnówce z uchwały przyjętego w uchwale w 2011 roku istnieją takie zapisy, które nakazują sytuowanie budynków kamienicą główną prostopadle do dłuższych boków działek. Chcemy te zapisy zlikwidować, bo utrudniają ludziom po prostu życie, nie? Sytuowanie budynku, żeby ludzie to mogli i tak, jak sobie tam chcą, a nie po prostu działki są różnej szerokości, a tutaj po konsultacjach z ludźmi, z projektantami, takie zapisy. Chcemy po prostu usunąć tylko te dwa zapisy z planu zagospodarowania. To dotyczy zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i mieszkalnej zagrodowej. No wiadomo, żeby ułatwić mieszkańcom. Czy jakieś małych działka. Panie Przewodniczący, nie można obrócić. Ta uchwała jest obojętna dla budżetu. Tą zmianę wykonamy we własnym zakresie, nie angażując środków budżetowych. Siła mi pracownik. Dziękuję. Jakieś pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 19/144 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czosnówka. Treść uchwały każdy przed sobą ma. Wykonanie uchwały pierwszy się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek i kolegów za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy na zbycie nieruchomości w Janowce. Do urzędu wpłynął wniosek o wykup tej działki. To jest działka 403 o powierzchni 7229 metrów. I no, chcę ogłosić przetarg na tą działeczkę. Będzie nieograniczony oczywiście. Mamy wniosek, ale chcemy ogłosić przetarg. Jakieś pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 19/145 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy. Treść przed sobą każdy ma. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek, kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Ja tylko podpowiem, że Komisja Rolnictwa tym się zajmowała wcześniej. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnych. Większością głosów. Przystępujemy do następnej uchwały. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy w Sforach. Tak, sytuacja analogiczna. Tak samo wpłynął wniosek. Działka numer 17, 1500 metrów kwadratowych. I tak samo w trybie przetargowym widzimy to sprzedawane. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 19/146 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 września. Sprawia wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości. Treść mamy przed sobą.
Paragraf drugi uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek, kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Większością. Następnie przystępujemy do następnej uchwały na wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Sitniku. Tak, starosta Bialski zwrócił się z wnioskiem o wykup działeczki 1532 na 1, powierzchnię 213 metrów. Obecnie na tej działce jest wieża, która jest własnością starosty. Nas jest tylko gruntu. Dziękuję. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 19/147 Rady Gminy z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy. Treść mamy przed sobą. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie o naciśnięcie przycisku. Drodzy Państwo, mamy czasami kłopoty z tym urządzeniem do głosowania i ono jest tak jakby, gdzie jest słaby zasięg, internet i tak dalej, wifi, trudno się głosuje. Dlatego postanowiliśmy już zaopatrzyć naszych radnych w tablety. Z oprogramowaniem do głosowania. Od następnej sesji będziemy pracować już na tabletach. Nie na tych urządzeniach, które jest teraz, na przycisk, tylko na tabletach. A jednocześnie ułatwi nam to sprawę, bo nie będziemy wysyłać korespondencji papierowej, tylko będziemy na tablety przesyłać wszystkie materiały związane z sesją. To nam ma ułatwić sprawę. Dziękuję. Przystępujemy do następnej uchwały. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w Borowcu. To są działki 720, 722, 723, 727, 731 i 733. To są drogi wewnętrzne w Worońcu, przy tym osiedlu. Obecnie właścicielem tych dróg jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i mamy już pismo od nich zgodę, że przyjmiemy to zadanie. Dziękuję. Pani sołtys to wystąpiła z wnioskiem o tę uchwałę, także o regulowaniu gruntu drogi swoje. Także czytam treść uchwały. Uchwała nr 19/148 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Treść każdy przed sobą ma. Paragraf drugi uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę, kto jest za przyjęciem tej uchwały, o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały. Zmiany budżetu gminy na rok 2020. Skarbnik. Propozycje zmian budżetu na rok 2020 są następujące. Pozwolę sobie również nawiązać w propozycjach zmian do kolejnego punktu zmian w wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ te zmiany mają również konsekwencje w roku 2021. I podyktowane są głównie wprowadzeniem do budżetu środków, które otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 209 226 000. I może
powiem, jaki jest proponowany podział tych środków, ponieważ wójt ogółem już przedstawił to w swoim wystąpieniu. Natomiast w budżecie ma to znaczenie, bo część wydatków będzie poniesiona w 2020 roku, część w 2021. I tak, pierwsza inwestycja to rozbudowa szkoły podstawowej w Grabanowie i tu proponowany podział środków jest 300 tysięcy do wydania jeszcze w 2020 roku i 400 tysięcy w 2021 roku, łącznie 700 tysięcy złotych. Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Sasankowej, przetarg i podpisanie umowy w 2020 roku, ale wydatki zero. Inwestycja rozpocznie się w 2021 roku, stąd w 2020 roku w WPF-ie będą wydatki 300 tysięcy złotych w wykazie przedsięwzięć. I trzecie zadanie, budowa odwodnienia drogi gminnej w Słowacinku Starym. 80 tysięcy złotych do realizacji w roku 2020, natomiast 129 226 złotych w 2021 roku. Łącznie jest to 209 226 tysięcy na to zadanie. Teraz już przechodzę szczegółowo do zmian w budżecie roku 2020. W zakresie dochodów własnych w rozdziale 616 proponujemy dokonanie korekty minus 380 690 zł dochodów po przetargu na budowę dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. To jest korekta, środki są mniejsze do wydania po przetargu, stąd im będą mniejsze dochody i dofinansowanie. Kolejna zmiana w rozdziale 758-14, wprowadzenie planu środków dochodu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 380 tysięcy złotych, bo tyle też, jak Państwu przedstawiałem, będzie stanowiło dochody w roku 2000 i wydatki w 2020, a resztę pozostanie do realizacji na rok 2021. W zakresie zadań zleconych wojewoda zrefundował nam wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki. W tamtym roku ponieśliśmy z własnych środków 262 zł 22 grosze. Teraz nam zrefundował, więc wprowadzamy to do budżetu po stronie dochodów w rozdziale 801-53. W zakresie wydatków. Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale 614 to są drogi powiatowe. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5521,46 groszy na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu bielskiego na remont drogi numer 1017L. W zakresie dochodów własnych w rozdziale 616 to są drogi gminne. Zmniejszenie wydatków o 492,258,20 zł. To tak samo jak była korekta dochodów na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych, tak samo jest korekta wydatków, które są realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych po przetargach. Natomiast w tym rozdziale również jest zwiększenie wydatków o kwotę 186 316 zł 58 groszy i w tym, o czym już mówiłem, 80 tysięcy złotych w tym roku na zadanie budowy odwodnienia drogi gminnej w Słowacinku Starym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zwiększenie o kwotę 106 316 zł i 58 na remonty dróg gminnych. W rozdziale 710-04 zmniejszenie planu o 10 tysięcy na sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego i przeniesienie tych 10 tysięcy do rozdziału 995 na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. W rozdziale 801 wprowadzenie planu wydatków na zadanie rozbudowa szkoły podstawowej w Grabanowie, 300 tysięcy złotych, o których już mówiłem. Natomiast w rozdziale 801-13 zwiększenie wydatków z tej refundacji na podręczniki 262 zł 22 grosze. I to wszystkie zmiany, które na dzisiejszą sesję zostały przygotowane. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Proszę bardzo. Szanowny panie wójcie, drodzy sołtysi, radni. Też chciałem skorzystać z okazji, że są sołtysi i
parę słów wyjaśnienia co do zmian budżetu, żeby sobie się być świadomi, że zmiany w budżecie, które są proponowane, to jest w zasadzie tylko i wyłącznie inicjatywa wójta, bo wójt jako organ nadzorczy ma prawo składać wnioski o zmiany w budżecie. My jako radni nie możemy dokonywać zmian w budżecie bezpośrednio. To jest punkt pierwszy. Dlaczego taki wstęp? Dlatego, że mamy przykład trzeciej sesji z kolei od maja, bo od maja się odbyły jest to trzecia sesja, gdzie zmiany w budżecie są zawierane i w nich jest, pada niestety, mówię niestety, słowo Rakowiska. Trzeci raz w kolei jest zmiana w budżecie dotyczy Rakowiska. W maju było to przy kościele Droga, ostatnia sesja 31 lipca było to 60 tysięcy na boisko, teraz mamy ulicę Sasankową. Trochę się dziwię, dlatego że też są inne miejscowości i jak każdy normalny radny z danego okręgu, pan przewodniczący powinien złożyć wniosek na komisję finansów. Powinno to potem wylądować na radzie, głosowane, być rozmawiane, omawiane, a jest to zmiana dokonywana przez pana wójta. W związku z tym ciężko nam na przykład radnym, którzy są przeciwko, dyskutować, dlatego tam jest na przykład też szkoła w Grabanowie, której my jako członkowie komisji oświaty byliśmy za tym. Tak się zastanawiam, jak to zrobić, żeby też inne miejscowości mogły być uwzględniane w taki tak prosty sposób z zmianami w budżecie. I żeby nie było od razu wiedzy pana wójta, bo pan wójta jak zwykle będzie, że Rakowiska wywołują u nas jakieś dziwne zachowania. Nie, to nie chodzi o Rakowiska. Chodzi o taką zasadę, żeby to nie były tylko Rakowiska, też były inne miejscowości, które też potrzebują pilnych napraw, odwodnienia dróg, a trzy ostatnie zmiany budżetu, to ciągle pada nazwa Rakowiska. Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi. Zmiany budżetowe zawsze to jest przemyślana decyzja. Słusznie Pan Radny zauważył, że wnioskodawcą jest wójt gminy. Ale wójt gminy zasięga konsultacji i opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy. Jak są zmiany budżetowe, zawsze Komisja Budżetu i Finansów pracuje nad wszystkimi propozycjami. Myśmy omawiali te tematy. Jeżeli chodzi o szkołę w Grabanowie, powiedziałem to na moim wstępie, kiedy sprawozdanie przekazywałem z prac. Podjęliśmy decyzję o rozbudowie tej szkoły, chcieliśmy sięgać po pieniądze zewnętrzne z Ministerstwa Edukacji, rządowe, nie udało się. Postanowiliśmy we własnym zakresie rozpocząć pierwszy etap budowy. Pierwszy etap to był stan surowy zamknięty, drugi etap wykończenie wnętrz, nie w całości, tylko w części. I to się udało nam zrealizować do tej pory. Staliśmy przed dylematem. Szukamy pieniędzy z zewnątrz, czy przeznaczamy na szkołę Grabanowie własne. Otóż skreśliliśmy tak zwanego totolotka i udało nam się pozyskać z funduszu, jak to się nazywa te pieniądze, od premiera. Z funduszu inwestycji lokalnych te 1 209 000 zł. Tam wyraźnie jest napisane, że mają być na inwestycje gminne. Jak nie udało nam się bezpośrednio od ministra pozyskać, czy od premiera, a byliśmy u premiera także, to postanowiliśmy z tego totolotka skorzystać i przeznaczyć na dokończenie budowy szkoły w Grabanowie kolejne 700 tysięcy, bo tyle wychodzi z projektu, że tyle nam jeszcze potrzeba do zakończenia tej budowy. Jak słyszeliście Państwo, pierwsza propozycja jest taka, żeby w tym roku wykończyć wnętrze tej rozbudowanej szkoły. Tam jest 5 sal lekcyjnych, wszystkie sanitariaty, żeby teraz jeszcze to zrobić. Taki kwiatuszek zostawić na rok przyszły.
To czyli będzie tam docieplenie zewnętrzne i różne inne sprawy. Teraz chcemy zmianę ogrzewania tylko zastosować, ponieważ ten piec, który tam jest, to jest za mały, dlatego chcemy przeznaczyć te pieniądze. Konsultowaliśmy to z... czy możemy pieniądze te przeznaczyć, to co otrzymaliśmy od premiera, przeznaczyć na szkołę. Tak, możemy, więc skorzystaliśmy. Druga sprawa, dlaczego znowu przeznaczamy rakowiska? Ponieważ jest to naprawdę duża aglomeracja, a na ulicy Stosunkowej 10 lat temu była budowana kanalizacja ściekowa. Wygrała to firma zewnętrzna, która prowadziła tą budowę, ale tak prowadziła tą budowę, że inspektor nadzoru zamknął tą inwestycję, została wstrzymana. Sprawy poszły do sądu. Sądy mielą. No i ostatecznie sprawa wyszła z sądu, ale pieniądze, które były wcześniej przeznaczone na budowę tej kanalizacji 10 lat temu, dawno ich nie ma. W tej chwili dostaliśmy nakaz nadzoru budowlanego o rozbiórce tego kanału wadliwego, ponieważ to inwestor został wyznaczony przez sąd. Nie ta firma, która wykonywała, tylko inwestor ma to rozebrać wadliwą budowę. Jeżeli tak, no to my będziemy rozbierać tą inwestycję i jednocześnie budować tą inwestycję. To, co wadliwe rozebrać, resztę prowadzić inwestycję obok. Bo miałoby się z celem rozebrać, położyć na bok, za jakiś czas znowu budować. Będziemy chcieli to robić jednocześnie. I na ten cel przeznaczyliśmy pieniądze też z tych pieniędzy od premiera. Jaka jest tam zasada? Że nie mogą być to inwestycje jakieś drobne, tylko co najmniej do 400 tysięcy złotych. 400 tysięcy. Przeznaczyliśmy tam 300, nie wiem czy wystarczy, ukaże się w przetargu. I to dlatego znowu pojawiła się sprawa miejscowości Rakowiska. Wcześniej, co pan radny zechciał zauważyć, w Rakowiskach przeznaczyliśmy parę złotych, ale na doprowadzenie wodociągu i kanalizacji do budującego się kościoła. On się nazywa kaplicą, ten kościół dzisiaj. W przyszłości ma tam powstać kościół. Przy ulicy Budziszewskiej, do której kaplicy zaliczone są miejscowości Cicibór Mały, Cicibór Duży, Terebela, Rakowiska, aż po obwodnicę. Ta kaplica jest pomyślana w ten sposób, że oprócz tej części sakralnej będzie też część mieszkalna dla proboszcza. W związku z tym nikt nie będzie stawiał bardachy i z wiaderkiem leciał do sąsiada po wodę, tylko zrobiliśmy przyłącze. W ulicy Głównej leci wodociąg i leci kanalizacja. Przyłącze. Ile tam tego przyłącza jest? 200 metrów? 200. 200 metrów. Który ma służyć dla wszystkich. Dla wszystkich. Dla wszystkich. Ma służyć dla wszystkich. To jest ten temat. Drugi, dlaczego wcześniej 60 tysięcy przeznaczyliśmy na boisko? Otóż w Rakowiskach jest Stowarzenie Rozwoju Rakowic. Pozyskują pieniądze z różnych źródeł. Między innymi zaplanowali w swoim terenie tak zwanym rekreacyjnym pobudowanie takiego boiska, mini boiska ogrodzonego
dla dzieci i młodzieży. Przeznaczyli swoje pieniążki na to i okazuje się w przetargu, że te pieniądze, które zgromadzili, jest ich za mało. Żeby pchnąć temat do przodu, trzeba dołożyć. No skąd dołożyć? No z funduszu gminy. Między innymi dlatego wniosek uzasadniony, że po przeciwnej stronie drogi jest przedszkole samorządowe. I tam będą też z tego boiska korzystać i te nasze maluchy. Popołudniami oczywiście wszyscy zainteresowani. Także wszystkie zmiany podszydowe są przemyślane. Nie ma tam jakiegoś widzimisię, że komuś coś się przyśniło i znowu rakowiska. Nie. Jedziemy. Myślę, że to moje wyjaśnienie wystarczy, bo ja nie chcę być niegrzecznym. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. No to w związku z tym, że gmina i pan wójt tak dba o sferę duchową i fizyczną w rakowiskach, to ja mam taką prośbę, żeby nie dyskryminować innych parafii, a mamy ich trochę w gminie, i na każdą z parafii przeznaczyć jakąś kwotę i też, żeby zbudować ich boisko i żeby wyremontować, na przykład w Sporach potrzebna jest dzwonnica do remontu. Dlaczego tylko na rakowiska mamy iść? Taka prośba, żeby na przykład z następną sesją pan wójt wnioskował o kolejne pieniądze na inne parafie. A ja myślę, że trzeba się zastanowić, co się mówi. Dziękuję. Skoro więcej pytań nie mam, przystępujemy do uchwały. Uchwała nr 19 przez 149 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Rada Biała Podlaska na rok 2020. Treść każdy przed sobą ma. Paragraf 2. Wykonanie uchwały bierze się wójtowi gminy Biała Podlaska. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest koleżanek i kolegów za przyjęciem tej uchwały. Proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przystępujemy do następnej uchwały. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała nr 19 przez 150. Proszę bardzo. Jeszcze dwa słowa o wieloletniej prognozie finansowej, bo nie o wszystkich zmianach powiedziałem przy okazji budżetu. Jeszcze w wieloletniej prognozie finansowej dodane jest jedno przedsięwzięcie bieżące, którego rozpoczęcie będzie w tym roku, a zakończenie w przyszłym. I jest to przedsięwzięcie pod nazwą wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna. I to przedsięwzięcie w 2021 roku pochłonie kwotę 53 tysięcy złotych. Jest to konsekwencją podjęcia uchwał o zmianie planu zagospodarowania na poprzednich sesji i musimy to wykonać. Umowa w tym roku, no a to jest duże zadanie i koniec w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. To jest tak, że tam była droga prowadzona przez stodołę u pani Sołtys, o tutaj. Powiedz pani Sołtys, jak tam fajnie się jeździ przez stodołę. No bardzo fajnie, no nic, tylko tam jest prawda, że nie wiem, kto niektórym, ale podejrzewam, że przed 90 roku ktoś wstawił nam drogę na środku siedliska, gdzie się kończy na stodole. Ja to się śmieję, że jeżeli są tak jak są wypadki, objazdy są, powinni nam otworzyć stodołę, otworzyć bramę, niech sobie wjedzie jakiś Mercedes, zamknie stodołę i to wszystko. Udali nie ma. Albo pani Sołtys, trzeba my to pobierać za przejazd. Tam w górach takie coś już było. No. Czytam treści uchwały nr 19 przez 150 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Treść przed sobą każdy ma. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały opiera się wójtowi gminy Biała Podlaska. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek, kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i przystępujemy do ostatniej uchwały. Uchwała o udzielenie pomocy finansowej powiatowi Bielskiemu. Zastępca wójta, proszę. Jedna uwaga do tej uchwały. Co prawda Państwo w budżecie już zagłosowali jednogłośnie za przyznaniem tej pomocy, natomiast wymagana jest także uchwała odrębna dotycząca udzielenia. Kwota jest 5251 zł 46 groszy, ale chciałem zgłosić uwagę techniczną. Przynajmniej część radnych, ci, którzy dostali w formie papierowej, a nie drogą mailową dokumenty, w paragrafie 1, tam pod kwocie słownie 5000 zakradło się słowo 800. Trzeba to wykreślić, bo słownie, żeby grało. Więc kwota 5251 zł 46 groszy i również 5251 groszy i 46 zł. To taka uwaga, kto z Państwa ma ten błąd, a wiem, że część z Państwa otrzymała, to prośba, aby sobie go usunąć i w tej formie głosujemy bez tego 800. Dziękujemy. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 19/151 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 18 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu. Rada, treść każdy przed sobą ma. Wykonanie uchwały się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest koleżanek, kolegów radnych za przyjęciem tej uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dobrnęliśmy do punktu 13. Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. Jak ktoś ma jakieś pytania, proszę bardzo. Jeszcze raz ja. Żeby nie było, że to panem wójtem się boksujemy ciągle, to chciałbym powiedzieć, że na poprzedniej sesji, która była w lipcu, zgłosiłem prośbę o tym, żeby wójt oprócz tam informacji, z kim się spotkał, jak były piękne spotkania, też mówił o realizacji uchwał i to było pięknie przedstawione. Jestem wójtowi bardzo wdzięczny, bo dowiedzieliśmy się za ile pieniędzy było wydawane. Natomiast też się zwróciłem z prośbą do pana przewodniczącego, żeby przedstawił swoje działania między sesjami. Pan przewodniczący wybrnął w taki sposób sprytny inaczej. Także ponawiam swoją prośbę, żeby pan przewodniczący jednak coś przedstawiał nam, dlatego że minęły prawie dwa miesiące, 31 lipca i pan przewodniczący, nie wiem, wykonywał swoje ustawowe czynności, natomiast co to było konkretnie, to mamy prawo się dowiedzieć, tak wynika z statutu gminy. Nie wiem, może pan przewodniczący jest zmęczony, wypalony troszeczkę, to może jednak zrezygnować z funkcji, a jeżeli nie, to prosimy uprzejmie o przedstawianie tego, bo tak jest w statucie gminy i prosimy o konkrety. Dziękuję bardzo. Panie kolego, czekałem z niecierpliwością na to pytanie i odpowiem krótko. Odzwoniliśmy wszystkie gminy w koło i żeby się nie powtarzać, bo sesja i tak się przyciąga, w żadnej gminie nie jest to praktykowane, łącznie z miastem. I teraz poprosiłbym kolegów i koleżanki radnych, żeby zdecydowali sami, nie sam kolega radny, czy ma być to obszerne sprawozdanie każdego dnia, czy tam co drugi dzień, żebym to zapisywał, przedstawiał, czy po prostu odstępujemy do tego i stosujemy się tak, jak inne gminy doprowadzą, łącznie z miastem. W związku z powyższym stawiam pytanie do wszystkich, niech Rada oceni. Czy przewodniczący ma składać sprawozdanie finansowe obszerne na każdej sesji, czy nie? Ale panu przewodniczący się pomyliło, to trzeba w takim wypadku głosować nad zmianami w statucie, a nie takie pytania zadawać. To zmieńmy statut, w którym jest to napisane. Statut jest statutem, a życie jest życie. Dlatego stawiam pytanie, czy koleżanki i koledzy radni są za tym, żeby przewodniczący składał na każdej sesji sprawozdanie obszerne, czy nie? Proszę o podniesienie ręki. Formalnie może pan przyjąć takie pytanie. Formalnie. To jest propozycja uchwały czy czego? Nie, to jest po prostu zapytanie Rady, bo to jest stanowisko. Jak żeby stanowisko, żeby Rada podjęła stanowisko, czy chce, czy nie chce. Dziękuję.
Przybyt nie ma chęci. Ja jestem. No to jeszcze raz stawiam pytanie. Kto jest za tym, żeby przewodniczący Rady składał obszerne sprawozdania na każdej sesji? Proszę o podniesienie ręki. To jest pytanie, które nie ma prawa paść w ogóle. Nie widzę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan przewodniczący używa sobie kpiny z Rady i zachowuje się arogancko. To nie pierwszy raz niestety. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Kończy się sekcja, proszę, nie wiem, rozwijać to się. Ale czekaj, nie zapraszam na sekcję, panie. Siadam, jeszcze nie. Proszę bardzo, kolega się wierzy. Ja mam tylko takie pytanie, na jakim etapie jest studium zagospodarowania przestrzennego Wilczyn Rozkosz Kamieniczne, złożone przez radnego Tomka Wołowika rok temu? A czego ono dotyczyło? Odpowiemy na ostatniej sesji, bo nie jesteśmy... No i dobrze. Jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy. Wolne wnioski, informacje. Nie ma. W związku z tym zamykam. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, tak korzystając z okazji, że na sali są dzieci, ja chciałabym tylko w jednym zdaniu przypomnieć o tym, że do 30 września można składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Nie można przegapić tego terminu, bo jest to pomoc bardzo potrzebna. Dotyczy ona tych sektorów, które najbardziej ucierpiały. Bydło, owce, kozy, świnie, drób, rośliny ozdobne. O szczegółach pisałam w wiadomościach w dniu sierpniowych, wrześniowych. Jak ktoś ma jakieś pytania, proszę o telefon, ale mówcie sąsiadom, znajomym, żeby nie przegapili tego ważnego terminu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja króciutko tylko chciałem podziękować za ugoszczenie nas tutaj i sołtysów, i radnych. Dla pani radnej Renaty Rodarskiej, dla pana Romana Michałskiego, sołtysa Styżyńca, dla zespołu Barwinek i dla wszystkich mieszkańców za zorganizowanie tej uroczystości. Dziękuję. Ale jeszcze nas nie ugościły. Ale już tutaj pan sołtys się wyrywał. Nie, to jeszcze... W tej chwili zamykam 19. sesję Rady Gminy. Proszę o włączenie mikrofonu.